Iwona Siekierzyńska, Roma Gąsiorowska, Wojtek Solarz. Zapraszam. Dobry wieczór. Witamy tuż po seansie filmu Amatorzy. Widzę uśmiechy na twarzach, cieszy mnie to. Ten film rzeczywiście jest wspaniałą podróżą, cudownym przeżyciem. Bardzo wam dziękujemy. My wam również, ponieważ te wszystkie filmy ożywają z publicznością po prostu. I ten film za każdym razem dla mnie jakoś ożywa, kiedy też dlatego lubię siedzieć w kinie, przyznaję. Iwona, ale powiedziałaś dzisiaj, że się wzruszyłaś. Dzisiaj się wzruszyłam, tak, bo nie zawsze się, właśnie nie jestem zawsze tak zdenerwowana, że jakoś nie mogę w ogóle zastanawiam się, a to było tak, a to tak się robiło, a to z tego jestem zadowolona, z tego nie. Ale dzisiaj tak jakoś było, tak mi, jakoś potrzeba było mi tego filmu, no. Także byłam też widzem. Proszę, powiedz o genezie powstania tej niezwykłej historii, bo tutaj my ją pokazujemy po raz pierwszy i pewnie widzowie zastanawiają się, jak to było. Czy najpierw była historia, czy najpierw byli ci ludzie, czy najpierw, przecież od Kurczaków, od twojego poprzedniego filmu, też arcyważnego, w którym debiutowała na przykład Agata Kulesza, minęło trochę lat, a tutaj zaskakujesz nas po prostu zupełnie inną historią i zupełnie inną sobą. Powiedz, jak trafiłaś właśnie na tę historię, a może historia trafiła na ciebie? Tak troszkę się tam jednak rozpoznaję w tym filmie. To dobrze. Ale rzeczywiście, co było najpierw? Najpierw byli ci ludzie też, a wśród tych ludzi jest mój brat, więc to jest też bardzo duża część mojego życia. On po prostu pewnego dnia, to było tak, że pewnego dnia mój brat skończył szkołę i tak nie było żadnego pomysłu, co z nim zrobić, bo nie było żadnego miejsca pracy dla niego, więc wybraliśmy się tak po prostu z buta po mieście, chodziliśmy po Gdyni i tak się zastanawialiśmy, jaki może być pomysł, co on by mógł robić. I w urzędzie, i poszliśmy do urzędu pracy i tam w urzędzie pracy powiedziano nam, że jest takie miejsce, które się nazywało ośrodek, potem się właśnie podano nam adres, i tam poszliśmy i tam był napis ośrodek dla upośledzonych umysłowo i aż mnie tak zmroziło po prostu. Ale dobra, to jak to jest taka na razie jedyna opcja, to idziemy. I tam przywita nas bardzo miła szefowa tego miejsca, to właśnie akurat tam się mieściły w tym miejscu tak zwane WTZ-y, czyli warsztaty terapii zajęciowej, które startowały w Polsce już jakiś czas temu. I ta pani, jakoś była dosyć otwarta i zaczęła nam opowiadać, co tam się dzieje, ale dla mnie to jednak był szok po prostu, jednak w takim nagromadzeniu, w tym wszystkim taki, tam nie było aż tak dużo miejsca. I tak na końcu tej rozmowy ona mówi, i tutaj jest jeszcze teatr. I tak ja się tak uchwyciłam tego, że to jeszcze teatr jest i powiedziała mi, że będą, że za tydzień będzie premiera spektaklu tego teatru. I wróciłam do domu, moja mama była załamana takim pomysłem, żeby on chodził do takiego ośrodka. Ja mówię, ale chodzisz na ten spektakl, pójdźmy. Zobaczmy. Z czym mamy do czynienia. Tak. Tam poznaliśmy Zbyszka Biegajłok, którego wcielił się Wojtek Solarz, szef tego teatru. Spotkaliśmy tam Marzenkę, która grała w tym filmie, Tomka. Skład się już zmienił od tamtego czasu, ale Marzena i Tomek byli tam od początku. I mój brat tam został i od tego czasu już minęło właśnie 20 lat. Tak ja zawsze tam jeździłam na te ich spektakle, ale też oni są częścią takiego bardzo, bardzo ciekawego środowiska, ponieważ w Polsce jest trochę takich teatrów fantastycznych. Nie wiem, może Państwo słyszeli o Teatrze 21 w Warszawie, bo on jest taki najbardziej rozpoznawalny. Najbardziej znany, prawda, tak. Już teraz. Tak. Świetny naprawdę teatr prowadzony w Warszawie.
ale też jest taki teatr w Ostródzie i właśnie Natalka, która śpiewa piosenkę dla Krzyśka, jest właśnie z tego wspaniałego teatru Przebudzeni. Michał, ten, który mówi, że wymawia S, jest teatr Ubogi Relacji z Sopotu. Janek z kolei, ten, który tam gra na saksofonie i tam taki jest, ten to tak mówi, słucham? Taki raper, tak. Raper. Jest wspaniałego, naprawdę świetnego, podróżującego jeszcze przed pandemią po świecie zespołu muzycznego Remont Pomp. Także tam się naprawdę zespół, zebrał się taki zespół bardzo mocny. I prawdę mówiąc, mogło być naprawdę jeszcze więcej tych ludzi, no ale nie byliśmy w ogóle w stanie takiej ilości zaprosić do filmu. I właśnie to już był w ogóle absolutnie przekroczony limit o połowę. Moja producentka po prostu, jeszcze nie tylko moja producentka, no wszyscy mówili, że to po prostu szaleństwo, żeby taki robić w filmie aż taki wielki zespół. No i że był taki argument, przecież oni i tak się wszyscy nie zmieszczą do tego busa, bo w busie jest tylko 8 osób. No, a jednak. A jednak udało się oszukać. Także najpierw oczywiście oni, ja też pewnego dnia oni zaproponowali mi, żebym zrobiła spektakl z nimi. Więc ja doświadczyłam, jak to wygląda ta praca. I też ta historia z tym spektaklem i też tam mieliśmy jakiś straszny, też wtedy taki limit czasowy, to trzeba jakoś było szybko działać i to było też inspiracją do tego między innymi do postaci Wiktorii. A jak zaczęłaś pisać w ogóle całą historię, z takiej bardziej, jak ją przełożyłaś z tak bardzo osobistej na taką uniwersalną, filmową, no, żeby właśnie od... No właśnie, żeby ona zafunkcjonowała na ekranie i żeby przerosła się w coś, no w historię pełnokrwistą z postaciami, z fabułą, z sekwencjami, z następstwem zdarzeń, z pewną intrygą. No. No to rzeczywiście dużą inspiracją był ta praca z nimi. Ta sama praca. Tak, ta sama praca. Też to, że ich dobrze znałam, jakoś jak pisałam, zresztą pisałam, ale też jeździliśmy tam często, spotykaliśmy się we wszystkie fragmenty, te kolejne etapy scenariusza, to ja do nich jeździłam, to czytaliśmy. Wiele też tekstów, to są też autentyczne, ale też czasami już potem się złapałam na tym, że po prostu pisząc w ogóle słyszę, jak mówi Ania, słyszę, jak mówi... Marzena, jakoś słyszę i głosy, to był taki też wewnętrzny moment, że słyszę po prostu ich rytm, sposób, jakby się zachowali, ale historia właśnie z, powiedzmy z Michałem, który mówi, że wymawia S, chociaż nie mówi R, wydarzyła się naprawdę. Po prostu Michał bardzo chciał zagrać w tym filmie, ale to już po prostu w ogóle nie było mowy o tym, bo to już po prostu, nawet bałam się powiedzieć, że jest jeszcze jedna osoba, ale on po prostu tak bardzo chciał, więc ja się z nim umówiłam, żeby powiedzieć mu, że, no, że innym razem, no, takie głodne kawałki, nieprawda, innym razem, prawda? I tak, ale on tak próbował, bo on jest bardzo takim wojowniczym człowiekiem, że i tak, i siak, i w końcu już taka, mówię, słuchaj, ale Michał, ale czy ty w ogóle mówisz R? Bo on, ale mówię S. Pomyślałam sobie, no nie, ten człowiek ma tę rolę naprawdę. I to autentyk. Tak. Także to było tak. A potem to po prostu taka no, naprawdę duża praca z nimi. No, też tutaj autorem dialogów też jest napisanego, jest Wojtek na balkonie. A też jest, pamiętajcie Państwo, że też jest część improwizacji w tym filmie. To po prostu było napisane tylko, że tu jest, prawda, taki, że wydarza się takie, że Marcin właśnie łapie za cycki, a dalej nie było tego wszystkiego. No to też była, Romy tutaj wielka też, taka odwaga w improwizacji. Także on tak się lepił ten film, chociaż zawsze nam się potem wydaje, że to wszystko było takie, wszystko improwizowane, a potem się łapiemy, że jednak bardzo dużo jest tego scenariusza i kiedy już naprawdę było bardzo mało czasu na planie, no to się musieliśmy go jakoś kurczowo trzymać i w pewnym sensie mi to też pomagało, ale też jak oglądam ten film, czasami mi to przeszkadza po prostu, no, bo wiem, że tam było dużo, gdyby tak puścić na żywioł, to gdyby się miało więcej dni, no ale a ile było dni? 24, a miało być 40.
No to spora różnica. No bo taki budżet właśnie był założony najpierw i bardzo idealny, także, znaczy, no taki, no nie wiem, czy może idealny, no. A na jakim etapie wiedziałaś, że Roma i Wojtek też wkroczą w tę historię i jak w ogóle przedstawiałaś mu pomysł na ich udział w tym filmie? Wojtka zobaczyłam, ja już opowiadam tę historię, ale Wojtka zobaczyłam... Tak, a to fajna historia. Zobaczyłam, bo sobie dawno temu prowadziłam casting do takiego serialu, jednego serialu, no i w pewnym momencie na casting przychodzi właśnie Wojtek. I on mówi, że on przychodzi tutaj nie na ten casting, tylko bo on nie gra w serialach, był świeżo upieczonym studentem, tylko po prostu chciał, żebyśmy się poznali i że może coś z tego wyniknie. No pięknie. Długo czekaliśmy, Wojtek, na tę chwilę. Także Wojtka miałam cały czas. Przy sobie gdzieś blisko, tak. A Roma miałam już na poziomie pisania też treatmentu. Byłam w ogóle, Roma, na spotkaniu z tobą, choć na tego nie mówiłam, w takim filmie Natalii Gruz. I tam podczas tej rozmowy pomyślałam sobie, to może być właśnie Wiki. Znaczy wtedy to w ogóle nazywała się jeszcze inaczej. Wiki miała... Aha, nazywała się Roma. Nazywała się Roma. Jeszcze Sandra, bo po kolei poszukiwania imienia dla Wiki trwały rzeczywiście długo. A kto znalazł? Roma, nie. A na imię Sandra? Też nie? A na imię Sandra, no poczekaj, już niech ona skończy opowieść, bo ja tylko tak wtrąciłam w międzyczasie. No, kontynuujcie, bo ja to... No. Widziałaśmy na tym spotkaniu i co tam dalej było z tą historią. Dlaczego ja tutaj zapomniałam kontynuować? No, to tu gorąco jest rzeczywiście. Tak. Tam nasze drogi się przecinały. No też ja ciebie pamiętam, kiedy grałam w filmie Marysza Grzegorzka, że też jakby gdzieś jakiś rodzaj może wrażliwości po prostu czułyśmy nawzajem. A jak to się później już przecięło, no to... Tak, no Roma, jak przydała ten treatment, no to wiedziała, że ta postać jest banalna. I że ma dalej, że taka stereotypowa, i że mam dalej nad nią pracować. Także. Tak było. Tak było. Także rzeczywiście. I dlatego, bo mówimy o tym w ten sposób, że rzeczywiście pomyślałam sobie, że jeśli. No już tutaj wyjaśnię, żeby tak nie wyszło, że mam taki zadarty nos do góry i że tak nie powiedziałam tutaj reżyserce. Rzuciłaś i zostawiłaś to, nad tak. Tym scenariuszem, to wtedy wezmę w tym udział. Nie o to chodziło, tylko chodziło o to jakby z mojej perspektywy, że na tyle jest to istotny temat, na tyle jest to wielkie, co Iwona podejmuje i jakby dalej tak uważam i bardzo chciałam i chcę i jestem częścią tego projektu całym swoim sercem, ale pomyślałam, że jeśli właśnie pokazywać postać, która miałaby być tylko jakimś wycinkiem może rzeczywistości osób, którzy nie są z niepełnosprawnością i ma pokazywać stereotypowe myślenie, tylko dla mnie nie byłoby to ciekawe, pokazując jakby aktorkę, która byłaby taką aktorką, którą my znamy, jak sobie pomyślimy stereotypowa aktorka, no to by nie było to dla mnie ciekawe jako dla aktorki zagrać taką postać, a ciekawym było stworzyć postać nieoczywistą, skomplikowaną, w tym sensie skomplikowaną, która przechodzi jakąś swoją drogę, konfrontując się ze światem osób z niepełnosprawnością. I jakby o tym sobie rozmawiałyśmy, że wtedy ta Wiki jest tak jakby jakimś nie tylko może jednym poglądem, czy sprawą, która tak te osoby spotyka na drodze, ale też ona przechodzi swoją własną drogę, co może z mojej perspektywy, kiedy tę postać już tworzyłam, to pomyślałam, że może gdzieś właśnie dzięki temu też widz takie struny w sobie może odkryć i poczuć,
które są uniwersalne po prostu. I jakby to mnie interesowało i myślę, że tu się rzeczywiście jak wróci, jakby już Iwona też wróciła już z gotowym scenariuszem i o tym rozmawiałyśmy, no to na tym przede wszystkim bazowałyśmy w tej pracy, która no przede wszystkim też muszę powiedzieć tutaj, że polegała na dużym zaufaniu obustronnym i tak samo tu w tę stronę zaufaniu, więc niezwykły projekt. Cieszę się, że też Państwo widzieliście ten film, bo to jest dla nas naprawdę ważne, żeby ludzie widzieli ten film, bo my sobie możemy o tym opowiadać, że robiliśmy film z osobami z niepełnosprawnością, ale jeśli się tego nie zobaczy, to można mieć jakieś wyobrażenie, a nie uczucie. A tak. Teraz macie uczucie. Jakie macie uczucia? Do sitka. No właśnie, pytała mi się przed chwilą po filmie, że ona by chciała troszeczkę tak być, tak myśleć jak oni, ci niepełnosprawni. Powiedziała mieć jakieś słowo, to się obraziło na mnie przed chwilą. W każdym razie duże wywarło to na nas, na mnie, ten film, wrażenie. Powiem szczerze, że ja mam taki też przypadek, że jeżdżę sobie, mam taką pracę, że codziennie prawie mijam pewną osobę, która spaceruje sobie poza miastem tutaj i ona jest lekko niepełnosprawna. I właśnie dzisiaj, zawsze ona taka z takim pieskiem idzie, ona jakby troszeczkę za szybą jest. I dzisiaj pierwszy raz chyba od kilku lat, jak jej się ukłoniłem, ona się uśmiechnęła. To było takie miłe, fajne. Wiedziałem, o jest kontakt, jest super. To ile lat czekałeś? No kilka lat czekałem. Mm-hmm. Bardzo dziękuję Wam za piękne role, za piękny scenariusz, za to, że można było, że mnie to uwrażliwiło w jakiś sposób i rzeczywiście troszeczkę inaczej będę jeszcze patrzył na to, co mnie otacza. Bardziej będę się starał jeszcze bardziej spojrzeć tym ludziom w oczy, uśmiechnąć się jeszcze raz. Dziękuję. Tak, bo też tak właśnie o to dziękuję Państwu za tę wypowiedź, bo rzeczywiście jestem przekonana, że ludzie przychodzą do kina z takim swoim wyobrażeniem o niepełnosprawności. Mój kolega, który jest terapeutą, powiedział mi nawet wprost, słuchaj, ja się po prostu tego boję i w ogóle najchętniej to bym omijał ten temat, bo się go po prostu boję. I mają Państwo się prawo tego też bać, więc ten film jest takim też krokiem do tego konfrontacji z tym właśnie, jak powiedziała Roma, uczuciem też, prawda, i z tym wyobrażeniem. Bardzo proszę. To ja bardzo Pani dziękuję właśnie za te słowa, bo dzisiaj przed wyjściem na seans mój mąż mówi do mnie, nie idę. Ja mówię, dlaczego? Bo się boję, nie będę oglądał. Ja mówię, okej, no to idę sama. No i 15 po 6, bo to był moment, kiedy już jestem zwarta, gotowa i wychodzę, mój mąż po prostu w 3 sekundy się ubrał i mówi, idę. Ja mówię, ale dlaczego idziesz? Bo ja mu powiedziałam, że ja chcę się z tym zmierzyć, chcę sobie poukładać w swojej głowie. I on mówi, że on też tak chce. No i jesteśmy razem. No jesteście wspaniali. Dziękuję. Ale jesteście kochani, że też to mówicie naprawdę, bo to jest takie, znaczy wzruszające bardzo. I też bardzo mocne, naprawdę, także dziękuję. Ale ja myślę, że to jest bardzo prawdziwe i bardzo dobrze, że to się dzieje, ale też, a kiedy można się tym podzielić, to jest jeszcze bardziej no, uwalniające, prawda? Bardzo prosimy o pytanie. O pytanie kolejne. Ja chciałem podziękować bardzo serdecznie za ten film. Ja mam takie wrażenie, że w tym filmie spotkali się niepełnosprawni intelektualnie z niepełnosprawnymi emocjonalnie. I to jest takie potężne spotkanie. Ja będę chciał sobie jeszcze obejrzeć ten film kilka razy.
ale po prostu no, ja mam takie swoje powiedzenie, leżę i kwiczę. Kwiczę z radości, ale z drugiej strony też z takiej świadomości tego, co zobaczyłem. I to było takie realne, takie prawdziwe. Ja zazdroszczę Państwu, że Państwo dali radę pracować nad takim filmem i ten profesjonalizm po prostu z każdego kąta wygląda tam. Na pewno nie było prosto, nie było łatwo. I no cóż, no Wojtek, dla mnie jesteś mistrzem. A scena z dyrektorem, który mówi, ty niewielu kocha tych ludzi. To po prostu i też scena, kiedy pani mówi do Wojtka w hotelu, ty tylko ich kochasz. Tak naprawdę to są najwspanialsze komplementy, jakie można w życiu usłyszeć w takiej sytuacji. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No właśnie, powiedzcie proszę coś o przygotowaniach, bo tego typu propozycje jak ta w filmie Iwony, mam wrażenie, że nie zdarzają się tak często w dorobku aktora. I jak rozumiem, też przygotowania do takiego filmu, one wyglądają trochę inaczej niż zazwyczaj w pracy nad innymi filmami. To znaczy, może ja mówię truizm, bo przecież każda rola jest inna i te przygotowania pewnie wyglądają inaczej, ale tutaj tego typu współpraca i praca, ale też współpraca z innymi grającymi w filmie, czy obecnymi w filmie, może tak powinnam powiedzieć, też grali i tak, więc właśnie jest jedno i drugie. Jak to, czym to dla was było? Jak to wyglądało? Oprócz tego, że Wiki była inna, a potem udało się pogłębić tę postać, ale jak rzeczywiście warsztatowo wyglądało aktorsko wasze przygotowanie? A może ono było też w dużej mierze takim ludzkim jakimś, nie wiem, odszukiwaniem w sobie jakiejś empatii, ale nie wiem, dlaczego mówię za was, przepraszam. Nie, no rzeczywiście to było bardzo wyjątkowe przeżycie. Odnosząc się do słów Iwony, rzeczywiście kiedyś właśnie się spotkaliśmy wcześniej, natomiast no tutaj najpierw rzeczywiście Iwona zaprosiła mnie przynajmniej na takie warsztaty wstępne, żeby zobaczyć, czy jak będziemy współgrać z ludźmi niepełnosprawnymi. Pamiętam 3 dni, to był chyba jeszcze listopad 2018. Pamiętam 3 dni, spotkaliśmy się jeszcze w ich siedzibie w Gdyni to było, prawda? Mieliśmy chyba ze 3 dni warsztatów. Pamiętam wtedy, ja już dokładnie wtedy, no to ciężko tak mówić, ale ja ich bardzo pokochałem wtedy i też bardzo się cieszyłem, że jakby nawiązała się taka nić między nami. Jakoś tak, no, była jakaś taka radość, że z tego warsztatu, w których wszyscy uczestniczyliśmy, wszyscy braliśmy udział w pewnych ćwiczeniach. Pewne osoby wzięły udział w filmie, pewne nie. A na czym polegały te ćwiczenia? No to ciężko powiedzieć, znaczy to jest cała technika Zbyszka Biegajło, który jest szefem zespołu i którego próbowałem jakoś odtworzyć. To jest bardzo głęboka technika pracy z ruchem, pracy z ciałem, pracy z otwieraniem ich od początku przez rozgrzewkę, przez najróżniejsze skojarzenia, przez myślę uspokajanie pewnych emocji. Zbyszek pewnie biorąc, ja widziałem 2 spektakle, więc ich wcześniej też zapraszam Państwa naprawdę, że te spektakle ludzi z niepełnosprawnościami są po prostu niesamowite, to znaczy to są, tak jak zresztą w filmie, oni nie są w stanie zagrać tekstu pewnie tak jak właśnie tutaj Szekspira, czy Słowackiego, czy Mickiewicza, natomiast to, co się dzieje w ich głowach i te wszystkie skojarzenia, które mają, to jest tylko kawałeczek, znaczy natomiast no, ja nie pamiętam, kto mi wtedy na tych pierwszych warsztatach opowiadał, pamiętasz że ja Harry Potter, pamiętasz Iwona, mnie to tak strasznie wzruszyło, to chyba Ariel, nie, to był ktoś jeszcze ktoś inny, pamiętam, mówił mi 1000 razy, że ja mu przypominam Harry Pottera i to 1000 razy i to 1000 razy to ciężko powiedzieć, te symboliczne tutaj rzeczy, które pojawiają się w filmie, że są 2 duchy ojca,
czy właśnie to co Arielowi się kojarzyło, to ja już to kolejny raz może powiem, ale mi się naprawdę to kojarzyło z teatrem po prostu Grzegorzewskiego. Zresztą spotkałaś się, bo my właśnie za nią spotkaliśmy się w Teatrze Narodowym. Jania pracowała jeszcze tak przez chwilę z Grzegorzewskim. No to to są, to jest ta przekształcona wyobraźnia, nie linearna, tylko jakieś tysiąca miliardów skojarzeń. To Grzegorzewski wymyślił, że jest, już kolejny raz to mówię, wcześniej kiedyś mówiłem, że Poloniusz ma wbitych ileś sztyletów, bo już ileś razy zdradzał jakiegoś Hamleta. No to tutaj te duchy ojca, te Ofelie, to wszystko jest, i no, ta wyobraźnia jest niesamowita i te skojarzenia, prawda, że tu Szekspir mógł być i tym, i tamtym. Dlatego tutaj właśnie nie było miejsca, żeby, no tak, znaczy, ale mam świadomość, znaczy rozmawialiśmy po prostu bardzo głęboko o tym. Tak, o tych tak, natomiast no, wracam do pytania, w sensie, no najpierw rzeczywiście mieliśmy te warsztaty, potem okazało się, że Iwona zdecydowała się, że może ja to będę grał. I pamiętam od razu, zresztą tydzień po tych warsztatach od razu był pierwszy dzień zdjęciowy odbieranie tej nagrody, bo to było jeszcze... Bo to kręciliśmy dużo wcześniej, podczas prawdziwego takiego festiwalu. Tak, więc to było jeszcze rok wcześniej. Potem byliśmy razem z Romą na tygodniowych takich warsztatach w marcu, gdzie i był ruch, i rozmowy, i bardzo tak dużo się działo. Natomiast no, moje takie wrażenie jest, że jesteśmy wspólnym jednym człowiekiem, to znaczy wspólnym jednym światem. I oni nam strasznie dużo mogą dać. I oni dali nieprawdopodobnie dużo profesjonalizmu na planie. Oni tak naprawdę byli dużo bardziej zdyscyplinowani niż my. Oni mają dziecięcą tą wrażliwość swoją, nie mają tego poukładanego wszystkiego w tych schematach, w których żyjemy jak my, ale mają no tą szczerość nieprawdopodobną i to było bardzo, bardzo, bardzo trudne też, ale bardzo piękne. Chciałam powiedzieć, że tutaj jest ważne to, że my mamy do czynienia nie z osobami z niepełnosprawnością przypadkowo zebranymi, tylko z twórcami. Zawsze to podkreślam, bo dla mnie to było dodatkową wartością tej pracy, że ja spotykam twórców, którzy mają bardzo bogate doświadczenie twórcze, czasem 20-letnie, niektórzy starsi ode mnie, i że jakby ja nie, jakby podchodząc do tego projektu, nie miałam żadnego oczekiwania czy jakiegoś wyobrażenia. Chciałam spotkać się z tym człowiekiem i zaufałam Iwonie i Wojtkowi, i że jakby idziemy w tę przygodę razem i jesteśmy w tym razem i nie mamy oczekiwania, chcemy zrobić po prostu dobry film. I właśnie tak jak tutaj pan powiedział o profesjonalizmie, no to nam cały czas towarzyszyło, że to tak jakby my mamy tę odpowiedzialność i przede wszystkim Iwona właśnie też dbała bardzo o to, żeby sama się dyscyplinowała jakby pomiędzy, tak ja miałam wrażenie, że pomiędzy jakby rodzajem takiej fascynacji, przyglądania się temu, co się wydarza, jakby dawaliśmy też przestrzeń sobie właśnie do improwizacji, bo i lubimy tak pracować, i to była taka możliwość, i też właśnie czasem to było jedyne rozwiązanie, żeby dojść do czegoś wspólnie, ale z drugiej strony każdy tutaj z tej trójki siedzących bardzo dobrze wiedział, że nie jest to rozwiązanie i że musimy się mocno zdyscyplinować, żeby przeprowadzić jakby to, na czym nam wszystkim zależy. Każdy miał swój jakiś taki określony w tym może wektor konkretny i się zderzaliśmy. I mówię, że jakby profesjonalizm, tak jak tu Wojtek też powiedział, tych osób brał się przede wszystkim z tego, że oni wiedzą, jak się pracuje, jak aktorzy pracują. To nie było tak, że my musimy ich oswajać albo musimy ich właśnie
uczyć czegoś, tylko czasem, no i szczególnie ja z Mary właśnie miałam takie zderzenia, że mówiłam: Mary, naprawdę jesteś po prostu mega, mega, naprawdę to mówię, bo w ogóle improwizować nie jest łatwo i nie wszyscy aktorzy się odważają, żeby improwizować i nie wszyscy lubią tak pracować. Łatwiej jest, nie wiem, dostać scenariusz i zrealizować tam, powiedzmy, co jest zapisane w scenariuszu, a już jakby improwizować, ale z pełną świadomością przeprowadzać postać przez improwizację, a nie siebie prywatnie, no to nie jest proste i jakby kiedy się zderzałam właśnie z Mary, która robiła to w postaci i ja to czułam i my się jako postaci zderzałyśmy, no to to było bardzo przyjemne i za każdym razem właśnie kiedy też spotykam Mary prywatnie i widzę jakby jak ona odbiera ten film, który jej czasem coś przypomina jakby takiego właśnie na pograniczu rzeczywistości z jej życia i częściowo w postaci, to też to są niezwykłe momenty, gdzie ja po prostu widzę też siebie. To nie jest tak, że no właśnie tak jak mówimy, to tak jak powiedzieliście tutaj, kiedy czujecie to, bo jakby my mówimy temat niepełnosprawność, ale tak naprawdę dla nas, twórców, to w jakimś momencie nie o tym to było o tworzeniu i jakby o tym, gdzie jest ta granica pomiędzy właśnie prywatnością, a tym, gdzie wchodzisz w postać i to są takie ciekawe rzeczy, które ja pamiętam, które przeze mnie przechodziły. No muszę powiedzieć, że też to był, to, tak jak ja to się troszeczkę śmieję, że taki właśnie czarny pas z improwizacji, to znaczy bardzo przyjemne było to uczucie, że mamy taką wolność i że taki twórca tutaj właśnie reżyser darzy nas tym zaufaniem i daje nam taką szansę. Tak jak powiedziałaś, nieczęsto się zdarza taki projekt, więc my tak jakby podeszliśmy do tego z Wojtkiem, ale nie tylko, no pozostali aktorzy też z pełnym jakby profesjonalizmem, tak jakby biorąc tę odpowiedzialność na siebie i miałam wrażenie, że to jest bardzo dla mnie istotne, bo mam wrażenie, że my się po prostu czegoś też dowiedzieliśmy w momencie, kiedy już weszliśmy na plan, jak wiele można skorzystać, ja tak czuję, w momencie, kiedy masz tę dyscyplinę, masz ten profesjonalizm, ale jednak czujemy wsparcie, czyli to jest taki pod tym względem projekt marzenie, tak jak ja lubię pracować, że właśnie nie rywalizujemy ze sobą, że nie próbujemy sobie niczego udowodnić, tylko jakby wiemy, że w tym zespole razem jakby tworzymy, wspierając się w różnych, to potrafi, a ktoś inny to potrafi i po prostu tworzymy jedną zgraną drużynę i jakby może dzięki temu, że my mieliśmy do czynienia z osobami z niepełnosprawnością, to było bardziej naturalne, bo się troska, empatia i opieka pojawiają po prostu, ponieważ bez tego się jakby to by nie wydarzyło, ale z drugiej strony projekt marzenie, bo fajnie, żebyśmy wszyscy tak pracowali, nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą z niepełnosprawnością. I to tak jakby to, co mówię o tym dlatego, bo w sumie niewiele, jeśli chodzi o metody pracy, no nie, by można powiedzieć, że to się różniło, no bo jednak my musieliśmy trzymać ten, no tak jakby poziom profesjonalizmu, mówię, no był wysoki i to nie było, nic tam nie było przypadkowego i jakby dlatego mówię, że Iwona też jakby jako twórca bardzo wrażliwa i jako osoba bardzo wrażliwa, ale też no bardzo czujna byłaś zawsze i bardzo czujna w tym obecna. Sensie, obecna taka bardzo czujna w tym sensie, że my sobie rozmawialiśmy dużo na ten temat w trakcie pracy, co mamy, czego nie mamy, jakby ta metoda od nas bardzo też tego wymagała, żeby właśnie od Iwony, no moim zdaniem naprawdę bardzo dużo takiej właśnie obecności na 300%, więc jak już czuliśmy, że też potrzebujesz, nie wiem, potrzebowałaś momentami się właśnie odizolować, odseparować, my czekaliśmy na ten moment, kiedy Iwona szła do swojego miejsca samotnie, żeby się dobrze skoncentrować. Takie było miejsce? No w twoim pokoiku tam na górze na przykład, nie? W tym sensie, że jakby, znaczy mam, no nie było tego miejsca, no bo nie było miejsca. Tak, no, nie? Było tak mało czasu, było że mało nawet, czasu. Nawet może nie chodziłam na obiady po prostu. No właśnie, nie chodziłam na obiady, bo spóźniałam się, potrzebowałam trochę. Tak. No w tym sensie, że podkreślam to, że to jestem też pełna podziwu, no bo jednak my tutaj aktorzy, prawda, mamy jakieś tam zadanie, ale jednak to reżyser zawsze bierze odpowiedzialność za całość, więc ja tutaj pragnę podkreślić ten niezwykły właśnie dar. Obecność i świadomość reżyserki, co chcę powiedzieć i jak.
Drodzy Państwo, bardzo proszę. Malutkie pytanie. Techniczne może, może nie, ale wydaje się, że takie same może były specjalnie. Te napisy w języku angielskim. One miały jakiś cel, znaczy mi się wydaje, że miały cel, ale nie wiem, czy mam rację, tylko chciałam zapytać się. Może napisy są dlatego, że po prostu ten film za granicą funkcjonuje. A wiecie, jakie miałam myśli? Że Szekspir. Żona się już boi. Dobrze. Powiem tak, nie. Tylko, że czasami trzeba się było wsłuchiwać to, co mówią aktorzy. I wówczas myślałam, co tak, no głupio będzie pisać po polsku. No to po angielsku to też ludzie zrozumieją, a będzie takie bardziej takie delikatne. I tak sobie pomyślałem. Dziękuję. Tak, tak. Ja właśnie te napisy też cieszę się, że właśnie, że sobie myślę, że publiczność, która zna angielski, też może czasami się poratować, bo my doskonale wiemy, co oni mówią. Ja już straciłam czujność, kiedy jest to zrozumiałe, co oni mówią. Także te napisy rzeczywiście po prostu są. Ale napisy się przydały, na przykład tak. W Szanghaju, prawda? Tak, tak. Film miał właśnie premierę taką światową w Szanghaju. I Mary właśnie dostała tam nagrodę za główną rolę kobiecą. Także taka nagroda. Dosyć istotny festiwal i taka rewolucyjna trochę nagroda, taka odważna nagroda. Myślę, że taki też gest może jednocześnie, prawda? Bo też Mary nie była jakąś szczególnie dużo bardziej, prawda? Ale trzeba przyznać, że po prostu też Marzenka jest najbardziej taką absolutnie utalentowaną aktorką. To jest, ona ma po prostu ma taki wielki, wielki dar po prostu. Znaczy dar po prostu talent do aktorstwa. A jak ona to przyjęła, nagrodę? Jak ona... ona była wtedy w Fokarium. Była w Fokarium i powiedziała, że... już zapomniałam. Dziękuję, miło mi. Mary jest... Marzenka nie ma parcia na szkło, chociaż twierdzi, że może trochę ma, ale nie ma. Ona wtedy się rozstawała jakoś ze swoim chłopakiem i naprawdę najbardziej przeżywała to. A ja mówię, Marzenka, ale ty rozbiłaś bank tą nagrodą, a gdzie są te pieniądze? okazało się, że nagroda nie jest pieniężna. W życiu aktora nie bezpodstawne, prawda? W życiu aktora, tak. No. A powiedz Wojtek, bo ja tutaj... Czyli nie była pieniężna, tak? Nie? Powiedziano mi, że nie jest pieniężna nagroda. Bez sensu. No nie, bez sensu. Człowiek, jak taki wielki festiwal i nie ma pieniędzy. To... Drodzy Państwo. Trochę przykre, no. Tak. Drodzy Państwo. Jakieś pytanie, uwaga, refleksja? Bardzo proszę. Tutaj słuchając Państwa, pomyślałem sobie, jaki film wcześniej oglądałem w historii kina, gdzie była niepełnosprawność i tak myślałem sobie, Lot nad kukułczym gniazdem, Rain Man, może La Strada, prawda, tam była postać. Ósmy dzień tygodnia. Więc takich troszkę filmów było, oczywiście tam aktorzy zawodowi grali rolę niepełnosprawnych, prawda? Tutaj mieliśmy autentyczne osoby i tak sobie myślę, że siłą tego filmu było to, że trzymaliśmy kciuki za nich, prawda? Za zawodowców byśmy nie trzymali, natomiast za amatorów, żeby im się udało, prawda? Chociaż to była fabuła, tak? Ale jednak to była siła tego filmu. Tak, choć zadanie dla aktorów zawodowych w tym momencie było no, bardzo trudne. Tak samo musieli po prostu być tak samo autentyczni jak aktorzy właśnie z Teatru Biura Rzeczy Osobistych. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ten film właśnie po to powstał fabularny film, ponieważ takich filmów o teatrach, o tych teatrach jest bardzo dużo. Jest tak. Natomiast oni bardzo chcieli pokazać, że oni się potrafią zmierzyć z tym zadaniem, że potrafią zagrać rolę, powiedzieć swoje teksty, bo pomimo improwizacji no, bardzo, bardzo, zresztą to chyba słychać troszeczkę takie, że te teksty są takie jednak, no to słychać, że tak intencjonalnie są powiedziane, żeby rozładować atmosferę, więc te
nawet taki ten tekst, który wydawało mi się, że to oni już potem zapominałam czasami, jak jesteś, jak Mary mówi, ja wiem, kim jestem, a Ania mówi, jesteś wielką aktorką i gwiazdą dla nas. To było napisane też. Ja już w ogóle zapomniałam, że to było napisane, ale oni tak to świetnie powiedzieli, ale właśnie to, że oni się z tym rzeczywiście trzymamy za nich kciuki, to prawda. I też to właśnie na tym polegała ta też prostota pomysłu tego filmu, że tutaj to napięcie jest po to, czy im się uda, prawda? Także dziękuję, że pan też tak trzymał te kciuki. Wszyscy trzymaliśmy. Wojtek, a powiedz, jak wyglądała twoja współpraca ze Zbyszkiem? To znaczy, no bo wcielałeś się w kogoś, kogo też miałeś szansę obserwować i no, czy on mówił, tak bym nie zrobił, albo... No tak, nie, znaczy oczywiście trzeba było podzielić w głowie sobie, gdzie jest rola napisana, a gdzie jest Zbyszek. My bardzo dużo rozmawialiśmy, ile, jak tego bohatera jeszcze, co mu dodać, co ujawnić z jego życia, z jego przeszłości. Dlaczego wybrał ten teatr taki, więc sobie tu bardzo, my przez w sumie rok bardzo dużo się spotykaliśmy z Iwoną i myśleliśmy o jego życiu prywatnym, że to jest trochę niepowiedziane, znaczy jest tylko zaznaczone, że gdzieś pewnie się rozstał z żoną, być może nie spełnił jakichś takich oczekiwań o tym, że ma być super gościem i przynosić do domu pieniądze, zarabiać, a być może, tak sobie myśleliśmy też sobie, tak w głowie myślałem, że on tak naprawdę chciałby grać na narodowej scenie albo reżyserować spektakle na narodowej scenie, czy w ogóle w cudzysłowie, podkreślam, normalnym teatrze i tak dalej. Jeżeli pojawia się niepełnosprawna siostra, no to tak sobie to, co właśnie mówiła Iwona o tej scenie na balkonie, którą tuż przed jeszcze... Tak naprawdę myśmy tą scenę na balkonie kręcili 13 marca 2020, czyli na dzień przed lockdownem, z Anią Dymną, z panią Anią Dymną na balkonie. To były dokrętki właśnie. To były dokrętki, tak, więc tuż przed tym jeszcze do końca, żeśmy w sumie pół roku po zdjęciach zastanawiali się, co jeszcze dodać, co odsłonić z bohatera, z bohaterów, żeby, a z drugiej strony też, żeby nie dopowiedzieć, prawda, całości. Oczywiście rozmawiałem dużo ze Zbyszkiem, bo to wszystko się łączy, znaczy rozmawiałem oczywiście dużo ze Zbyszkiem o tym, jak on pracuje, oczywiście braliśmy udział w tych warsztatach i tak dalej, natomiast no, spektakl był przygotowany wcześniej, ten, który jest na końcu jakby. Tak, jeszcze przygotowaliśmy ten tak, spektakl. Bo jeszcze przygotowany był spektakl Hamleta, więc no, nie robili, ja nie robiłem całego spektaklu Hamleta, czy w ogóle Szekspira podczas całych prób. Wiedziałem, że, bo dla mnie co jest najważniejsze w ich pracy i tak jak się zastanawiam, to, że dzisiaj cały teatr to jest teatr dekonstrukcji, nie? To znaczy wszystkie Kleczewskie, Warlikowskie, Zadary, no Zadara akurat ten, ale akurat nie. Zadara akurat nie, ale w sensie mnóstwo jest teatru całego tego współczesnego, można to lubić, nie lubić, ma to zalety, wady. Natomiast to jest teatr dekonstrukcji, prawda, że sam brałem udział w spektaklu Maji Kleczewskiej z całym szacunkiem też dla Maji Kleczewskiej, tak na przykład Oresteja, gdzie jest, co często wszyscy się wkurzają, że jest napisane na plakacie Aeschylos Oresteja. Na z Aeschylosa był jeden monolog, który mówiła Anna Chodakowska na samym początku w takich butach z kozła. I z rogami i to było bardzo ciekawe i tak dalej. Natomiast spektakl trwał 2,5 godziny czy 3, nie wiem ile i tam z Aeschylosa nie było ani jednego słowa. I to można mówić, że to jest dobre, złe. Jeżeli to jest dobry spektakl, okej, jeżeli nie, no to wtedy dyskutujemy. Natomiast tutaj, co jest ważne, że cała ta, dla mnie ta idea i pracy Zbyszka, to co próbowałem sobie przerobić na swoją głowę, znaczy, że tak naprawdę to, co robią oni w swoich teatrach, to jest najczystsza w tej chwili intencja przywołania tekstów klasycznych, czy w ogóle tekstów kultury do tego, żeby powiedzieć coś o sobie swoimi słowami, bo oni nie umieją inaczej. To znaczy my możemy im opowiedzieć historię Romeo i Julii, to co się pojawia w scenie z Mariuszem Banaszewskim, to co prawda, to co oni mówią, co zatkało. Znaczy, no bo jakby sobie na chłopski rozum, no ktoś ma talent, taki Szekspir i pisze fenomenalnie, prawda? Nazywa te wszystkie problemy psychologiczne. No dobra, no to aktorzy przyjdą i to zagrają, lepiej lub gorzej i tak, a oni nie umieją, ale umieją to fenomenalnie szczerze
strzewi powiedzieć własnymi słowami w swoich spektaklach. I teraz pytanie jest, no i co jest ważniejsze, żeby prawda przeszła, czy żeby poszedł prawdziwy, oryginalny tekst Mickiewicza? No, i tu, prawda, tu zaczynamy rozmawiać w ogóle o idei spotkania człowiek-człowiek. To jest to, co u ciebie, Grzegorz, jest. Na przykład dzisiaj widzieliśmy film Proste Rzeczy. Proste Rzeczy, no ale ja to sobie tak też rozumiem, że też podobnie ty myślisz, o, prawda, że masz w głowie jakiś coś, ale nie piszesz całego scenariusza, bierzesz ludzi i łączysz ich przeżycia z tekstem, z twoją ideą i tak dalej. No i nam tutaj Iwonie jakby i też w całej 23 latach Teatru BRO, Biura Rzeczy Osobistych i wszystkich tych teatrów, o to chodzi, żeby po prostu wywalić z siebie swoje historie. Oczywiście można i też często dobrze jest inspirować się wielkimi tekstami kultury, ale o to mi tylko chodzi, że tak sobie myślałem, że jeżeli pytasz o Zbyszka, co było główną ideą tej postaci, no to ponieważ on, jeszcze tylko powiem, że on, ta postać pewnie być może nie miała tyle talentu, ten człowiek nie miał takiego talentu aktorskiego, nie miał takiego talentu reżyserskiego, rozmawialiśmy o tym, a może był wyrzut, nawet były pomysły, że Mariusz Bonaszewski na przykład był, też w głowie to miałem, jak graliśmy, że nawet z Mariuszem o tym rozmawialiśmy, czy to, ale żeśmy odrzucili, bo to za proste, że na przykład Mariusz Bonaszewski może mógł być facetem, który go nie przyjął do szkoły teatralnej. I w tym momencie on przychodzi do niego i spotyka się z tym, o Jezu, z tym facetem, który mnie... I teraz ja z teatrem niepełnosprawnym jeszcze nie dość, że on mnie nie przyjął, bo niby ja jestem za mało zdolny, to jeszcze ja z tym teatrem niepełnosprawnym muszę mu udowodnić, że my naprawdę o coś chodzi. No a ten z kolei, ale ty też z kolei, nie, to co też pamiętam, rozmawialiśmy z Mariuszem, ale ty też, kochany, też nie jesteś dyrektorem narodowego, tylko pracujesz jako dyrektor w małym teatrze tu. No to teraz kto ma rację? I to jest to zdjęcie, ty jesteś niby pan profesjonalny, a my jesteśmy amatorzy, ale my coś chcemy przekazać. No i to jest to odwieczna ta walka, żeby coś po prostu przekazać, a nie snobować się, no, że ja muszę powiedzieć to dokładnie tak jak ten, no chociaż jak uda mi się, no to super, ale też muszę wtedy, nawet jak mówię, wielką improwizację nigdy nie mówiłem, ale to muszę tam władować siebie, bo inaczej to nie ma sensu. No i to jest jeszcze szansa, Wojtek. No, no dobrze, to... No dobrze, to jadę. Drodzy Państwo, a ja trochę w nawiązaniu do tego, co Wy tak pięknie na początku powiedzieliście o tym, że Pan się bał przyjść, chciałam jeszcze nawiązać do tego, bo mówicie o tym, że to było rzeczywiście niecodzienne przeżycie i wyjątkowa propozycja, ale może to głupio to zapytam, ale czy przez milisekundę, dostając tę propozycję, baliście się czegoś? No oczywiście, to ja tylko powiem o Mariuszu Bonaszewski. Mariusz Bonaszewski był tak przerażony, on był przerażony, bo właśnie trochę, to zawsze dostajemy role w jakimś stopniu podobne do nas, no psychofizycznie i czasem są to przeciwne role, ale w jakimś stopniu gdzieś odnajdujemy się w tych cechach i Mariusz ze swoim wielki aktor teatralny, tak. Ja uwielbiam Mariusza w teatrze, sam naprawdę kiedyś przy Błądzeniu Jerzego Jarockiego, do tej spędziłem miesiące obserwując, jak Mariusz Bonaszewski mówił, jeden monolog fenomenalny Gombrowicza, no to był fenomenalny i on z tym podejściem takim przepięknym, takim pomnikowym do zawodu, do teatru i tak dalej, no to klasycznym takim podejściem, ale w dobrym też tego słowa znaczeniu. On się bardzo bał i on o tym mówił, że on był przerażony i na próbach, jak jeszcze ich nie znał, a my już mieliśmy doświadczenie, że my widzieliśmy ich na warsztatach, więc ja się nie bałem kompletnie, bo Roma chyba też, bo wiedziała, że, znaczy nie aż tak na pewno, jak, bo wiedzieliśmy, że to są, to co powiedziała Roma, to są aktorzy, to są ludzie, którzy 23 lata są na scenie i pamiętam, tylko powiem, po pierwszym dniu, nie wiem, czy pamiętasz, Iwona, jak ta scena jest akurat z tymi nogami, co tam się witamy nogami. I to jest scena, która miała być, bo to w montażu się potem zmienia. Ta scena miała być na otwarcie tak naprawdę, potem w montażu przeszła trochę dalej. Ale to jest pierwsza scena, którą robiliśmy z nimi. I najpierw była cała scena rozgrzewki, która my niby wchodzimy do sali, trwa 15 minut rozgrzewka. I Mariusz Bonaszewski tylko siedział na tej widowni, on nie miał żadnej tam aktywnej jakby roli uczestnictwa, miał siedzieć jako dyrektor i patrzeć. No i ja na końcu podchodzę, to przywitamy się z nogami z panem dyrektorem i oni nagle bum, 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 bum. I tam nikt nie patrzył w kamerę, nie, rozgrzewkę zagrali dokładnie profesjonalnie, jak miało być.
I po 15-minutowym ujęciu przecież z dwóch kamer w MasterShocie, który był, zrobiliśmy to jeszcze raz, drugi, trzeci i wieczorem idziemy po pierwszym dniu, pamiętam, na górę hotelu tam w Sopocie, gdzie mieszkaliśmy i we trójkę chyba siedzieliśmy i ona z takim też przejęciem no, pyta Mariusza Wonaszewskiego, jak twoje wrażenia, Mariusz, po pierwszym dniu i tak dalej. I pamiętam, i on siedział i on to zrobił 5 sekund pauzy i powiedział, jestem zachwycony. Ja pamiętam też, to oni są fenomenalni po prostu, no to jest, nie, no, ja nie wiem jak będzie dalej, ale to, i widzę pierwszy dzień, że oni po prostu go wbili w fotel, to nie chodzi o to, że zagrali właśnie wielką improwizację, nie, ale oni zagrali dokładnie to, co mieli zagrać, wszystkie sceny, wszystkie reakcje, bum, 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 delikatnie, porobili sobie z niego jaja tutaj i tak dalej i to wszystko było nakręcone i to było 40, tam po pierwszym dniu godzina materiału oczywiście do ten. I on po prostu wtedy, o kurde, to ja muszę muszę tego dyrektora i do pokoju. Więc to jest, ale w pozytywnym tego znaczeniu, więc to jest jakby, że nagle, bo on wychodził z założenia, że to, nie wiem czy Państwo wiedzą, było takie powiedzenie, Gustaw Holoubek kiedyś potem mówił to, że nie zatrudnia się do teatru dzieci, zwierząt i osób niepełnosprawnych, żeby nie epatować współczuciem. Prawda? I to z drugiej strony też jemu nie chodziło o nic złego, tylko właśnie, żeby nie używać ludzi, żeby o tu dziecko, jakie ładne. On się bardzo się bał, że nadużyjemy po prostu ich, że będziemy miał poczucie, że zostali użyci do filmu. Tak, natomiast... To było naprawdę też to było realne zagrożenie. Tak, prawda? Ale też trzeba było zrozumieć jego podejście, a on i po prostu jak zobaczył, że nie, kolego, my jesteśmy tak samo profesjonalni jak ty, no tylko nie zrobimy. W błądzeniu Jarockiego nie dostaniemy Feliksa jak ty i nie zrobimy fenomenalnego monologu Gombrowicza, ale my zagramy swoje, więc ty masz teraz iść do pokoju, uczyć się i robić swoje. I on, dobra. I to było po pierwszym dniu, więc jak, to było fajne, że słuchaj, no, taką pigułę dostaliśmy. Ustawić Mariusza Bonaszewskiego, no też nie jest... No nie, on też, ja go uwielbiam Mariusza bardzo, ma bardzo duże poczucie humoru, jest bardzo zdystansowanym człowiekiem, ale jest bardzo ciepłym i bardzo fajnym poczuciem humoru, więc jak się go rozluźni, to jest bardzo, bardzo fajne. Iwona, a ty oprócz tego, że bardzo chciałaś zrobić ten film i on jest ci bardzo bliski, to miałaś jakieś obawy, bałaś się, miałaś jakieś takie punkty, których nie byłaś pewna? Bo tutaj wszyscy mówią i mówili na poprzednich spotkaniach, jak byłaś wspaniale przygotowana, ale też jak byłaś obecna i świadoma i czujna, ale czy miałaś jakieś takie punkty, co do których miałaś wątpliwość? No, miałam, oczywiście miałam cały czas i cały czas miałam takie punkty i miałam... Zastanawiałam się po prostu na ile, chyba jakimś konkret, żeby tutaj powiedzieć, ale no, ty, Roma, ty już mówiłaś dużo o tej improwizacji, ale tak naprawdę z tych improwizacji coś tam wyszło, ale bardzo dużo było takiej improwizacji, która w ogóle nie wyszła do filmu. Bo ja tak czułam, że chciałabym, żeby, dobra, tu jest scenariusz, ale żeby tak jakby było dużo więcej takiego, po prostu tak jak ja ich znam. Tylko, że ja ich znam po prostu z teatru, gdzie my tam sobie siedzimy, słuchajcie, jest luz, rozmawiamy, próbujemy, mamy czas, a tu nagle przychodzi walec produkcyjny, po prostu, to po prostu czas leci. Jak to na planie. Jak to na planie. Trzeba. I po prostu cały czas się... chciałam, żeby oni tak jeszcze, żeby się więcej wydarzało taki, ja po prostu uwielbiam taki żywioł po prostu. Tam na to po prostu, moim zdaniem, było bardzo mało przestrzeni. Bardzo mało, więc musieliśmy w sumie naprawdę trzymać tych tekstów i trzymaliśmy takich się tekstów, chociaż jest było poczucie takiego żywiołu, ale bardzo kontrolowanego. Także to było tak cały czas, no, taka świadomość, że no, już teraz z perspektywy zmontowanego filmu i widzę, jak bardzo też powstał potem w montażu, prawda? Zresztą pewnie tutaj reżyserzy tutaj wiedzą, jak to jest. Jak mi powiedziałeś, Grzegorz, że rok montowałeś, to sobie myślę, no pewnie mogłabym też montować ten film jeszcze rok, prawda? A najchętniej bym jeszcze dokręciła parę scen. Przynajmniej dwie, jak grają w piłkę, bo jakoś brakowało mi tego, że oni w ogóle grają, to jest ich taki sposób też
To akurat jest fabularne, to jest wymyślone, oni tak nie mają. Wojtek jest świetny. Powiem, że po prostu, że bo chciałaś wziąć, jak gra w piłkę, polska reprezentacja, tylko to było nie do użycia. Nie? Potem okazało się, że Wojtek jest świetnym piłkarzem, więc to było naprawdę do świetnego rozegrania, no ale to się nie udało. No i to, jak oni opowiadają o Szekspirze. I też no, brakowało mi tam słuchajcie też tego, żeby było więcej tych aktorzy zawodowi, żeby mieli więcej tych zadań, ale też no, Krzysztof Kowalewski już bardzo chory był, więc on na przykład wiedziałam, że chciałam, żeby przyjechał jeszcze na dokrętki, żeby jakoś ta jego rola się mocniej zaznaczyła, ale już nie przyjechał. Także no, dużo takich też strat było w takim poczuciu, że no, no tak mówią niektórzy, że jakby uda się 30%, to dobrze, no więc ja myślę, że jest więcej, a najważniejsze, że w 100% udało się takie uczucie, takiego, jakiejś takiej, nie wiem, jakiejś radości, wolności, czegoś takiego, co, że ten świat jest właśnie, jak tutaj Państwo mówią, czy kto tu jest sprawny, kto jest niepełnosprawny, to było naprawdę zapisane w eksplikacji reżyserskiej i że Państwo to, są w tym, to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne. Jak to powiedział Michał, do mnie ten właśnie od R, który mówi S. Pani Wono, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, którego nie ma. To proszę bardzo, tu dwa pytania są. A możemy do mikrofonu i jeszcze potem jest jeszcze jedno pytanie. Chciałem właśnie powiedzieć na temat wózka, bo jeszcze jest jeden aktor, to jest ten właśnie piękny Volkswagen Transporter T2. I który tak to ocieplił moim zdaniem to wszystko jeszcze i takie właśnie skąd się to wzięło, transporter taki T2. To się wzięło z tego, bo prawdziwy Zbyszek Biegajło nie ma, ma taki mały samochód, który też jest świetny w ogóle do filmu, bo tam się, on tam pakuje te scenografie do tego filmu, to się do tego swojego, wtedy miał takiego jeszcze inny samochód. Ale po prostu oni mają sobie próby na plebanii, bo nie mają właśnie swojego miejsca i przygarnął ich ksiądz już od 6 lat. No i ten ksiądz im co jakiś czas pożycza busa w takich sytuacjach, kiedy już naprawdę się nie da nigdzie dojechać, to właśnie myślę, że mi się stąd wziął. Wzięło z tego, że ten proboszcz nam kilka razy użyczył busa, gdzieś jechaliśmy w trasę. No bo ten samochód daje takiego luzu, bo mógłby być na przykład inny jakiś samochód transportowy, typu jakiś tam, nie wiem, Iveco czy coś w tym stylu i byłby taki normalny, a ten to jest taki właśnie troszeczkę dzieci kwiaty, to jest taki transporter, który daje nam taki wolnościowy, takie coś. To prawda, to bym powiem szczerze, chyba z mojej jakiejś podświadomości tak zapisałam, na ulicą jedzie pomarańczowy bus, to prawda, to nie miał, w scenariuszu był pomarańczowy, wyszedł czerwony. Dziękuję, rzeczywiście wolnościowy. To jeszcze ostatnie pytanie od pani. A czy ja mogę, przepraszam, tak szybciutko, bo tak mi się skojarzyło, jak państwo mówiliście o tym witaniu się stopami, to mam takie pytanie, czy oni się tak witają, czy to było na potrzeby filmu, bo scena jest tak symboliczna po prostu, ta ich szczerość była w tych stopach, a po drugiej stronie obudowani my. Tak. To jest taka praca z takiej metody, którą ja z kolei się szkoliłam. To się nazywa terapia tańcem i ruchem. I to tam właśnie jest takie witanie się stopami, ale nie tylko stopami, ale i łokciami i różnymi innymi częściami ciała. Więc to Zbyszek ode mnie zaczerpnął do swoich rozgrzewek. I oczywiście jak ludzie normalnie się tam... Też wyglądaliśmy trochę jak trochę zwariowani, tak się witaliśmy tymi stopami w tym moim szkoleniu. I stąd to Zbyszek potem ode mnie to przejął i to stała się jakoś częścią tej rozgrzewki. Natomiast no, ta rozgrzewka to też nie jest tak opowiedziane, bo to jest dosyć bardziej skomplikowane. To jakoś wydostało tylko te ruchy, a to chodzi o też sposób przejmowania ruchu, ale to już być może w Amatorach 2 się... Oby. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Ja miałam wątek, znaczy ja mam pytanie o taki wątek, który był dosyć poboczny, to znaczy o wątek jakby molestowania kobiet i to zwłaszcza w miejscu pracy i to zwłaszcza w aktorstwie, to znaczy ta scena w teatrze podczas próby. I jakby ona w tym filmie miała jakby być pewnie impulsem do tego, żeby Vicky zrezygnowała z ostatecznie z brania udziału w tym spektaklu,
i jakby nie była jakby głębiej przedstawiona, a jednak sądzę, że to jakby taki motyw niechcianego dotyku, zwłaszcza dla kobiet, jest czymś ważnym, o czym warto rozmawiać, a nie takim jakby lekkim impulsem, tylko żeby posunąć fabułę do przodu. I jakby co było inspiracją za tym, czy to właśnie miał być taki impuls, czy to miał być coś głębszego? Inspiracją rzeczywiście rzeczywiście, tak jak pani mówi, to prawda, że to w ogóle mógł być oddzielny w ogóle film, prawda? Natomiast takie sytuacje się zdarzają po prostu. To też jest grupa, osoby z zespołem dał nas to też bardzo takie uczuciowe, ale też mają mocne libido, prawda? I to jest też scena, z którą, która się przydarzyła jeszcze innemu aktorowi, jak ją podpatrzyłam, kiedy była właśnie, on kogoś złapał za piersi na próbie i była taka rozmowa właśnie, dlaczego to zrobiłeś? I czułam po prostu, że to tak trudno, że ważna była ta rozmowa, że to się wydarzyło, ale najważniejsza też była ta rozmowa, bo te intencje i to, jak odebrała to wtedy druga osoba, to było bardzo emocjonalne i z jednej i z drugiej strony. Ona powiedziała, że on ją złapał za piersi, a on się przyznał i widziałam po prostu, że to było takie, że to było jakby takie, no, że chciałby to wszystko odkręcić, ale to w nim jest, no i po prostu. I że ta rozmowa była bardzo ważna. Być może tutaj, bo już nam się zdarzyła taka rozmowa w Toruniu, zabrakło, ale to też nie był o tym film, prawda? Nie było miejsca, żeby kontynuować ten wątek, prawda? Może nie wszyscy, też myślę, że szczególnie młode pokolenie może być jakoś tak szczególnie reagować na to bardziej, na to, że może powinno się jeszcze bardziej to wszystko dopowiedzieć, tak? Ja chciałam tutaj powiedzieć, odpowiadając na to, co powiedziałaś, że odczytałaś to, nie wiem, czy dobrze usłyszałam, bo akurat ktoś tutaj w tym samym czasie mówił, podczas kiedy ty pytanie zadawałaś, więc nie wiem, czy dobrze usłyszałam, ale powiedziałaś o tym, że tak, jeśli nie, to mnie popraw, proszę, że tak jakby ta postać, to był jej taki powód do tego, żeby odejść, tak, żeby nie brać udziału? Tak, znaczy ja to tak zrozumiałam. A to nie było naszym założeniem, więc jeśli tak zrozumiałaś, to myślę, że to znaczy tak jak tutaj Iwona powiedziała, że my już wcześniej właśnie podczas festiwalu w Toruniu też usłyszałyśmy taki głos z widowni, podobny jakby od młodej kobiety, znaczy młodszej ode mnie, bo też jestem wciąż młoda, natomiast i również Iwona, natomiast nie, wiesz co, śmieję się trochę, ale wiem, że to jest bardzo ważne, o czym ty mówisz i dla mnie też to jest ważne, natomiast tutaj absolutnie w tym filmie nie poruszaliśmy jako jednego z nadrzędnych tematu przekraczania granicy, czy niechcianego dotyku, jakkolwiek to nazwać i tak dalej. Temat jest bogaty, szeroki, ważny. My tego nie poruszaliśmy w tym filmie. To był wątek poboczny, jakby mojej postaci, Wiki, wiesz? I tak jakby ja to właśnie w momencie, kiedy pracowaliśmy nad tą sceną, to nad czym mnie zależało, kiedy przeprowadzaliśmy tę scenę i jakby improwizowaliśmy to, co z Wiki się wydobywa, to moje, jakby to powiedzieć, uczucie bycia traktowaną przedmiotowo w tym zawodzie, owszem, było moim tematem, prawda? Natomiast to, że ktoś, kto jest osobą z niepełnosprawnością, jest traktowany jako ktoś, kto ma specjalne przywileje w związku z tym, że jest niepełnosprawny, czy z niepełnosprawnością, rozumiesz? Czyli tak jakby ten temat był tym tematem improwizacji, tak? Czyli jakby ja mam ten problem jako postać, że no nie lubię być traktowana przedmiotowo, ale to nie jest mój temat nadrzędny. Nadrzędny był ten, że hej, nie zauważacie, że ten człowiek ma seksualność.
prawda? I tak jakby może właśnie gdybyśmy mieli więcej szansy, czy też tak jakby, tematów jest wiele, my mówiliśmy jako nadrzędny, traktujemy ten z niepełnosprawnością, a jakby pojawiają się, to są postaci, które żyją w świecie, jakby jako zawód uprawiają zawód, aktorstwo. Natomiast jeszcze jest dodatkowo coś takiego, bo jesteś, mówisz o kobietach, jakby my mówimy teraz głośno, opowiadamy, to jest taki temat głośno dyskutowany, ważny, gdzie jest przekroczenie granicy, gdzie nie. Jakby ja wiem, że to jest ważne i trzeba o tym rozmawiać, natomiast w aktorstwie to jest jeszcze dosyć, można powiedzieć, złożone, bo jednak my zgadzamy się na pewnego rodzaju ekshibicjonizm już świadomie. I teraz tutaj ta granica, to jest jeszcze osobny temat. Dlatego mówimy, że jakby tutaj to byśmy musieli zrobić film na ten temat, i może pewnie zapraszamy, fajnie byłoby zrobić, pewnie, tak? Tylko teraz jakby odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, to tutaj w tej postaci Wiki, to tak jakby było wycięte trochę z mojego świata, a wiesz, jako aktorka mam jakieś tam swoje przemyślenia, ale tak samo chcę być kochana i tak samo mam problem, że moje życie jest puste, tak samo patrzę na to, że film, w którym brałam udział, może nie ma dużego sukcesu, jako Wiktoria, prawda? Wiesz, mam tam bardzo dużo różnych wątków, aktorka, natomiast, a to był jeden z... jakby w tym wątku głównym. On był silny, bo jest i nam na nim bardzo zależało, ale to tak jakby nie, wiesz, ty to czujesz w ten sposób, bo dla ciebie jest ważne. Dlatego ja mówię, ja się też cieszę, jak słyszę taki głos z widowni, że bo to jest istotny temat. Natomiast nie mamy szansy zawsze też jakby w pełni podzielić się wszystkimi naszymi potrzebami, wiesz, jakby w jednym takim... nadrzędnym temacie musiałoby być sporo pobocznych i film musiałby być dłuższy o 3 godziny, gdybyśmy każdy ten wątek, który dla nas też jest istotny, poruszyć. I tak jakby dziękuję za to, że to mówisz, bo to jest bardzo ważne. Chętnie jeszcze porozmawiam z tobą, jeśli będziesz miała ochotę gdzieś na boku, jeśli potrzebujesz. Natomiast to tak jakby odpowiadając też na szczegółowo na to twoje pytanie dotyczące jakby wątku Wiktorii, prawda, ona miała bardzo dużo różnych jeszcze innych problemów związanych z tym, że zobaczyła siebie w lustrze i obnażyły jej mechanizmy jakby różnego rodzaju perpetie, można powiedzieć, w tej historii. Dużo, dużo się na to złożyło, a nie ten jeden gest, wiesz? No właśnie. I to też jest coś, co się powtarza jakby odpowiedzi na to. To bardzo fajnie, bo właśnie sprowokowała i tutaj, czy sprowokowała, czy nie sprowokowała. Każdy, kto tak to odbiera, tak jakby mówimy, bardzo to są delikatne, indywidualne kwestie, prawda? Więc jakby też trzeba by dużo o tym dyskutować. Tak, to też jest ważne zdanie. Tak. No tak, ale ona się przy nim też rozbierała, wiesz, to nie jest, to znaczy... Ale on nie miał odwagi. No więc właśnie widzicie, więc mówimy właśnie o to chodzi, jak mówimy o Wiktorii, o jej skomplikowanym, to co ja powiedziałam na samym początku, co mi się jakby też podobało w tej postaci, że jakby mamy szansę i że Iwona tak jakby też daje tę przestrzeń na to, że ja bardzo chciałam, żeby ona była ukrytą ekshibicjonistką w środku i to jakby przez to, że ona się, to nie jest tak, że ona się przy nich obnaża, bo ona uważa, że oni nie mają seksualności, tylko ona po prostu zdejmuje bluzkę przy nim tak samo, prawda, a i co się wtedy dzieje? Jest facetem, prawda? Czy ja się tym jako postać zajmuję w tym momencie? No jakoś tak i jakoś nie, więc czy się przyczyniam do tego, że ktoś potem mnie łapie za piersi, czy nie? No właśnie, trzeba o tym dyskutować. Wojtek? To też jest tylko o tym też, że po prostu oni mają swoją seksualność, często bardzo, oni mają olbrzymie energie niewyrażone w sobie i to też jest trochę o tym też, że postać Wiki też prowokująca, nie prowokująca, też oddziałuje na nich po prostu i gdzie oni odbierają granice teatru, nie teatru, filmu, nie filmu. No o tym to jest jeszcze rozmowa o profesjonalizmie, gdzie obmacujemy się w cudzysłowie na scenie w roli, a gdzie jeżeli ktoś przychodzi i używa swoich wdzięków za bardzo, to w takim razie przekracza granice. I taka osoba też może na to reagować po prostu, a ty mi otwierasz furtkę, to ja w to idę. I to jest duża dyskusja w takim razie, gdzie są te granice. Nie? Ja jeszcze tylko powiem
jakby kończąc to, że wiesz, tak samo przekroczeniem granicy jest to, że Wiki powiedziała do niego, że ty nie potrafisz za cycki złapać i też publicznie jakby go w jakimś sensie upokorzyła, prawda? I czy nie wiem, czy przekroczyła granicę, czy to jest, można powiedzieć, przemoc słowna, no wiesz, tak jakby to są właśnie kwestie, tak, które... rozbierała się wobec nich, no o to chodzi. Je, on i oni też mogli nie chcieć tego. I tak temat. Odbierać jako zachętę, no więc to jest... Znaczy, no, i tak granice są zamknięte od półtora roku, więc no, nie można ich przekraczać. Na szczęście nie wszystkie. Drodzy Państwo, film Amatorzy wielowymiarowy, o którym rzeczywiście tak można rozmawiać. Nie bez powodu puszczany u nas na koniec. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, którego nie ma. Dziękujemy Wam bardzo. Bardzo dziękuję za, dziękuję Państwu za prowadzenie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za to wspaniałe przyjęcie. Dziękuję Państwu za to wspaniałe przyjęcie właśnie tutaj, w Nowogardzie. Dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważny dzisiaj był dzień, bo też bardzo trudny, także jakoś ta Państwa obecność bardzo dużo mi da. Dziękuję bardzo. I piękne miasto. Piękne. Ale to nie piękne, wszystko. Bardzo proszę pozostać jeszcze na chwilę, ponieważ mamy niespodziankę dla twórców filmu i pani Iwony na rzecz. To nie jest ta niespodzianka, to jest tradycyjne, mamy coś więcej, ponieważ miejscowy artysta, pan Ryszard Abramowicz, stworzył coś takiego z niczego, ja nie wiem, z jakichś niesamowitych rzeczy. I to jest lampka. I chcielibyśmy ją Państwu przekazać na twoje ręce. Jako żeby nieść to światło. Ja przypuszczam, że to działa. To są podobno bardzo wzięte rzeczy. On poprosił, żeby przekazać to artystom. On ją nazwał, to jest przekroczenie granic. Tak? Generalnie oczywiście no, nie oddajemy w ręce Iwony i niesiemy światło tym filmem, tym przekazem. Który jest... Jest! To działa! To jest małe piwko. Działa? W takim razie, działa. Pani Iwono... W takim razie dla Teatru Biuro Rzeczy Osobistych... Bardzo proszę, oczywiście. Dla Teatru Biuro Rzeczy Osobistych. Od publiczności Nowogardu, organizatorów i artysty Ryszarda Abramowicza, który nam przekazał tą nagrodę, abyście nieśli to światło tej wielkiej, mądrej opowieści, którą nam przekazał. Jest to naprawdę po prostu, słuchajcie, jak się przyjrzycie, oni będą mieli swoją nową siedzibę być może za jakiś czas i to po prostu naprawdę wspaniały dar. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Dziękuję już w ich imieniu i serdeczne od nich pozdrowienia. Od Teatru Biuro Rzeczy Osobistych, Teatru Przebudzeni, Ubogi Relacji, Remontu Pomp. I dziękuję Krzysztof za zaproszenie i za prowadzenie Aniu spotkania i moim wspaniałym aktorom i za wspaniałą dyskusję. Dziękuję. Dziękuję Państwu za ten czas. Zapraszam na zakończenie festiwalu na Plac Wolności. Zaczniemy za 5 minut. A potem seans jeszcze filmu z muzyką na żywo i...